Cześć, siemanko! Co dzisiaj robimy? Dzisiaj talerzujemy ściernisko, bo przez życie i życie ta nowa działka, co była kupiona na wiosnę. Dzisiaj mamy 3 września. No i ktoś się spyta, dlaczego tak późno talerzuje? Dlaczego tak późno talerzuje? A no, są 2 powody tego. Pierwszy to jest taki, że było tu wapno do rozsiania. Przedwczoraj mi tutaj znajomy wapno rozsiał. I tak naprawdę dzisiaj dopiero, wczoraj już tutaj jechałem, ale nie zdążyłem, bo już było późno wszystkiego skończyć. Dzisiaj kończę. No ale dla niedowiarków, spójrzcie. Nie widać, że tak. Ale zobaczcie, jak się u nas skurzy. A to i tak jeszcze jest nic, bo tu mamy akurat już taką słabszą ziemię, gdzieś tam 4, no to wszystko niby 4A, ale nie ma tutaj takiej gliny. Na glinach to nawet talerzówka u nas nie chce wejść. No sucho jest strasznie. Za 2 godzinki mają u mnie rozrzucać obornik i nie mam pojęcia, czy to w ogóle pójdzie zaorać. Czyli tam pług włożę na glinie, to nawet się nie łudzę, że tam pług wejdzie. Może się uda takie te piaszczyste. No zobaczcie, tam sąsiad orał, ale to jest naprawdę bryła wyrywana. No jest sucho, strasznie u nas jest sucho. I czym robimy? Robimy tę naszą talerzówkę uprawową. Uprawował się agregat uprawosiewny, siewnik jest ściągnięty. Zobaczcie, nowe talerze przyszły w tym roku. Także całe szczęście, że kupiłem te talerze, bo tak to by nie było mowy w ogóle o jakimś tutaj uprawkach. No i co? Mamy tutaj wapno rozsiane. Jest dosyć grubo, 3, prawie 1,5 tony na hektar poszło tego wapna. Tam 300 około. No i tu fajnie to było na GPS-ie rozsiewane. Tam taki dosyć spory rozsiewacz, tam nie wiem ile do niego, chyba 7 ton czy 8 wchodzi naraz. Fajnie tutaj, fajnie mu to wychodziło, mówię, równo przede wszystkim, 24 metry rzutu, typowo rozsiewacz do wapna, nie rozrzutnik. I w sumie stosunkowo tanio, bo tutaj to jest w granicach tam 4, ja ładowałem swoim turem i to tam w granicach 400 za samochód, za rozrzucenie samochodu, czyli tam u mnie wyszło 8, bo 2 auta, no ale zobaczcie, co tu ziemi troszkę jest tego, bo u nas spadło około 10 litrów. No u góry jakaś tam jeszcze jest wilgoć. No jadę talerzówką tu na... No niby coś tu jest, ale mówię, naprawdę nie ma szału. No tu by się prosiło o uprawę bezorkową. Naprawdę, jak miałbym siewnik talerzowy i jakiegoś tam grubera, coś, żeby chociaż na te 20 cm wjechać, to nawet nie byłoby opcji w tym roku, żeby orać. Ale no niestety, no tam to muszę zaorać, co będą mi obornik rozrzucać, no bo to obornik trzeba przyorać. Ale tu po takiej talerzówce, jak teraz jest przejechane, myślę, że przeleciałbym to jeszcze raz za tydzień, półtora talerzówką i by można było to względnie siać, ale no mówię, no kurczę, naprawdę nie ma, u nas jest tragedia, jeśli chodzi o wodę, no 13 litrów chyba spadło w przeciągu tych ostatnich deszczy, co było tydzień temu. Przez cały tydzień oczywiście, ja nie mówię, że to na raz. No to jest kropla w morzu, gdzie u nas 2 miesiące nie padało. To wsiąkło i nie ma, i tego nie ma. Nie ma tej wilgoci. No kiepsko to wygląda i na przełomie 3 tygodni do końca września praktycznie żadnych większych deszczy u nas nie zapowiadają. Także naprawdę głęboko się zastanawiam, czy jest sens siać. Bo tak czy siak nie będziemy siali teraz, no bo to jest początek września, to jest za szybko, gdzieś tam koło 20 jęczmień, koło 15 żyto hybryda. No i chyba z przeżytami pszenicami się wstrzymam, bo nauczony jakimś tam doświadczeniem, no tutaj jest piach, tutaj jest 5 klasy już tak bardziej. No to tutaj to bardziej przerzuciło, ta ziemia jest luźniejsza. Ale wracając do tematu właśnie a propos siewów, taki nauczony doświadczenie sprzed 3 lat. 3 lata temu też była taka susza. Nie ukrywam, że planowałem, ale się nie wyrobiłem. Nie wyrobiłem się z zasiewami.
O, zobaczcie, jak ładnie to jest. Wszędzie jest fajnie, równiutko jest to rozsiane. Nie ma żadnych, tak jak po piaście, za piastem jest zaraz kępa, a później po bokach prawie nic nie ma. Tam było trochę więcej, bo to gdzieś musiało podskoczyć, może należy podskoczyć na dziurze i więcej się sypnęło, ale no wiadomo, no to też nie jest jakiś tam wysiew co do kilograma, także tu, ale na pewno jest przepaść, jeśli chodzi o jakiegoś piasta. Dobra, wracając do wątku siewów. Te 3 lata temu, jak było tak sucho, też właśnie nie zdążyłem posiać tego we wrześniu praktycznie. Chyba pierwsze pola siałem ostatniego września, reszta początek października. I jaka był tego efekt? Moje zboża co prawda były troszkę opóźnione, ale nadgoniły, ale miałem komfort taki, że pryskałem w połowie października na chwasty wszystko równo. Nie było tak, że dolinki, a wszyscy, którzy posiali połowa września gdzieś tam, dolinki poschodziły, górki nic, to zboże po 3, nawet 3,5 tygodnia leżało w tej ziemi. Nie było wilgoci, te na dolinkach już poschodziły, chwasty takie. Tu chwastów nie było, nie było zboża nic. To powschodziło, to było za małe, trzeba było poczekać, tam jeszcze wszystko dalej bujało się. U mnie wszystko troszkę później równo, na wiosnę troszkę nadgoniłem to zboże i nie wiem, może lepszych nie było plonów, ale na pewno nic gorsze nie były. Także w tym roku jęczmień, żyto, hybrydę sieję na pewno w terminie, ale żyta i pszenicę czekam na opady. Jak nie będzie padało, nie biorę się za orki, czekam z tymi orkami, bo co to da, że my tu przeredlimy to na 10 cm tym pługiem. Też nie mam jakiegoś ciężkiego pługa, tylko zagonówkę. On nie wejdzie mi w glinie na pewno mimo nowych dłut. Jaki to jest sens? To wszystko na siłę robić, gdzie posiejemy, gdzie jeśli posiejemy i tak w taki popiół, to nam to nie wzejdzie i to taka syzyfowa praca, moim zdaniem bezsensowna, także ja czekam na wilgoć, obym jeszcze czekał do zimy, ale nie, no myślę, że tam koniec września, początek października, to nie jest tragedia jeszcze, żeby siać, a to jak mówię, w taki popiół nic nie da, ewentualnie no bezorkowo, ale ja nie mam sprzętu do bezorkowej uprawy. No i niestety na tą chwilę nie kalkuluje mi się tutaj kupować siewnika talerzowego, jakiegoś grubera, ciągnika tak naprawdę, bo ten ciągnik też nie da rady. To są za duże koszty, żeby inwestować tak naprawdę na 30 hektarów zbóż. Moim zdaniem się to nie kalkuluje, nie zwróci mi się to. Także zostajemy w systemie orkowym, częściowo usługa. I tyle, no mam tam taką glinę mocną, gdzie była pszenica w tym roku i tu wstępnie już rozmawiałem ze znajomym, co mi tu rozsiewał, oni mają teraz nowego horsza w Striptilu kupili i zastanawiam się, czy na tej glinie ewentualnie nie posiać tych 3 hektarów właśnie tam bezorkowo, tym siewnikiem, a resztę to będziemy siali, jak będzie wilgoć i tyle. Dobra, ja lecę kółeczka, bo to już chyba coś koło 13, a tak chyba około 14 będą mieli być u mnie na polu, także chciałbym tutaj to skończyć, żeby już tutaj nie wracać na jakieś tam pół hektara. No i tyle, także co, do usłyszenia. Może jeszcze coś bym dogram wam, pokażę. O, myślę, że dogram wam jeszcze jakiś kawałek, jak będę już tam orał na tamtej działce po nagnojonej i pokażę wam, jak ta orka w ogóle wychodzi. No i orzemy. Rozrzucili nam chłopaki obornik. Kurczę, słońce świeci. Niestety suszy nam ten obornik. Ale no nic nie zrobimy. Jakoś w miarę to jeszcze idzie orać. Myślałem, że to ale no zobaczcie nasze powodzie. Zobaczcie, jaką u nas jest susza. Co się dzieje? Tu jakakolwiek. O, gdzieś ta minimalna wilgoć jest, ale normalnie bryły się wyorują. I to i tak naprawdę cud, że ten pług w ogóle wchodzi. Ja byłem pewien, że na glinie to grzbietem przejdzie i to nic nie zrobimy. No tu jest akurat taka tu jeszcze takie miejsce, taka największa glina. No na piachach to wiadomo idzie. Czy może Unia Tur, czy jakoś tak to się nazywa? Tur, no. Czwórka zagonowa. No duta. O, aż gorące, duta są gorące. Tu jeszcze jest chyba ze 2-3 cm, 3 cm tego mięsa jeszcze jest. No, w tym kawałku jest 4,5 hektara, tu jest kukurydza z boku na kiszonkę. Kolba dosyć ładna. Możemy przejść się zobaczyć.
I co, jak to dzisiaj tu uprawiamy? Chcieliśmy niby to bronować, ale tu brona jeszcze bardziej przysuszy i doszliśmy do wniosku, że lecimy tym agregatem, co jechałem w ściernisko, talerze i z tyłu z Wałpakera. Tata tam gdzieś za godzinkę przyjedzie i będzie już tą orkę tu po mnie jechał, uprawiał to i praktycznie raz, że mamy uprawione, dwa, wał dociśnie to, bo jakbyśmy coś takiego zostawili, to się nam popiół taki zrobi, że tragedia. A co z kukurydzą? No zobaczcie, to akurat jest przy brzegu, to jest taki najsłabszy, tu taka mocna glina jest i było mokro, ta kukurydza nie wschodziła, ale im tam dalej pójdziemy, no to nie chcę się iść, ale uwierzcie mnie słowo, 3,5-4 metry ma. Ale co cieszy, no to kukurydza na przykład ta tutaj ma ile tam, 1,70 metr, no jest niższa ode mnie, a 1,85 metr. Fakt, że nie, no w sumie są dwie kolby, no to bym kolbą nie nazwał, bo to tam samo mleczko, ale tu zobaczcie, żeby tak o wam tutaj zobrazować, kolba dość spora, obierzemy ją, zobaczymy co tu szczerze, o zobaczcie, zobaczcie co tu jest. Nie będę je zrywał, bo szkoda, ale kolba moim zdaniem piękna. Ale teraz coś wam tu pokażę. O, zobaczcie, mleczko. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale mleczko. No, a u mnie już dzisiaj byli amatorzy koszenia kukurydzy. Mamy 3 września. O, zobaczcie, tutaj kolba. Zobaczcie, do połowy tu przedramienia. Także kolby są piękne, no ale kosząc to dzisiaj, to moim zdaniem strzelamy sobie w kolano, bo cała wartość pójdzie ale w ziemię, dlatego ja się szczególnie, że przynajmniej się około 25 września. Trochę są dziki weszły, ale jakby nie widzę, żeby było to więcej niż inne lata po prostu. Także kukurydza jeszcze jest czas, moim zdaniem 10-20 to jest tak najwcześniej 20 września, te 2 tygodnie to przynajmniej. Dobra, szkoda czasu, ja się biorę, orzę to, bo schnie nam ten obornik, a szkoda. I tyle, także do usłyszenia, do następnego.